Zadawaj sobie pytania, co ten talent mi mówi, co on mi pomaga osiągać. Jeżeli na przykład Twoim talentem numer jeden jest wizjoner, to zastanów się, jakby wyglądał Twój świat, w którym nie mogłabyś nic wyobrazić, w którym nie byłoby książek, w którym nie byłoby wizji, w którym nie byłoby przyszłości. Kasia pyta, który z talentów w moim top 5 jest najważniejszy i czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Droga Kasia, oczywiście, że ma znaczenie. Dziękuję za Twoje pytanie. Nasze talenty pojawiają się w wyniku według ich ważności i według ich nasilenia. Czyli Twój talent numer 5 jest nie to żeby nieważnym, ale najmniej mocnym talentem w Twoim życiu. Dlatego się pojawił jako ostatni w Twojej piątce. Natomiast talent numer 1 jest Twoim talentem najważniejszym. Sam Don Clifton mówił, że talent numer 1 wystarczy go znać, żeby odkryć swoje powołanie. Że ten talent jest jakby naszym powietrzem. Jest nam potrzebny do realizacji swoich marzeń. Jest nam potrzebny do życia pełnego wartości, do życia, w którym możemy być najlepszą wersją siebie. W książce Soar with Your Strengths, czyli Wznoś się ponad wyżyny na swoich mocnych stronach, którą napisał zresztą sam Don Clifton, poświęca bardzo dużo uwagi właśnie pierwszemu talentowi. Więc, jeżeli masz dzisiaj swoje top 5, przyjrzyj się oczywiście wszystkim talentom, ale popatrz przede wszystkim na swój talent numer 1. Obserwuj go przez tydzień, przez dwa, przez trzy. Zadawaj sobie pytania, co ten talent mi mówi, co on mi pomaga osiągać. Jeżeli na przykład Twoim talentem numer 1 jest wizjoner, to zastanów się, jakby wyglądał Twój świat, w którym nie mogłabyś nic wyobrazić, w którym nie byłoby książek, w którym nie byłoby wizji, w którym nie byłoby przyszłości. Jeżeli Twój talent numer 1 jest osiąganie, wyobraź sobie swój stan, jakbyś się czuła, gdyby się znalazła w sytuacji, w której nie masz siły sprawczej, nic nie możesz zrobić. Jeżeli Twoim talentem numer 1 jest indywidualizacja, wyobraź sobie, jakbyś się czuła bądź czuł, gdybyś się znalazł w sytuacji, w której wszyscy są jednakowi, nie ma światu najróżniejszych ludzi, tylko są roboty, jednostki. Kiedy zrobisz to krótkie i bardzo proste ćwiczenie, wyobrażając sobie świat przeciwny niż temu, czym jest Twój talent numer 1, powinieneś nie tu, wręcz tu w swoim sercu poczuć strach, że Cię ściska, jak Tobie jest źle i niewygodnie. Więc taka jest potęga i potrzeba Twojego talentu. Musisz go rozwijać, musisz go karmić, musisz nim błyszczeć. To jest Twój najważniejszy talent. To jest Twoja moc. I powtórzę jeszcze raz, tak jak mówił sam Don Clifton, znając i rozwijając ten jeden talent, możesz odkryć swoje powołanie, swoją misję i posłużyć światu najlepszą wersją siebie. Dziękuję Ci za to pytanie i czekam na kolejne. Hashtagujcie, zapytaj Taisję albo Ask Taisję. Będziemy czytać, będę odpowiadać. Będziemy się rozwijać razem. Pa, pa!